Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, ale już kwietniowo, więc w nowym miesiącu, czwartym etapie roku pańskiego 2024. Witam też, drodzy Państwo, w bardzo ważną niedzielę, która kończy uroczysty obchód świąt Wielkanocy, a więc która kończy oktawę. Jak wiemy, ta oktawa rozpoczęła się w ubiegłą niedzielę, niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, a kończy się dzisiaj, czyli w tak zwaną niedzielę białą, inaczej w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to właśnie niedziela jako Miłosierdzia Bożego ustanowiona przez świętego Jana Pawła II, dlatego też warto wspomnieć dzisiaj właśnie naszego wielkiego rodaka. Niedawno obchodziliśmy 19. rocznicę jego śmierci, było to 2 kwietnia, pamiętamy. Ten dzień, była to godzina 21:37. Zechciejmy chociaż krótko wesnąć do niego z prośbą o to, żeby on był z nami obecny. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Dziękujemy Jemu za to, że ustanowił taką niedzielę, niedzielę miłosierdzia, bo jak wiemy, to miłosierdzie jest nam bardzo potrzebne. My nie wyobrażamy sobie naszego życia bez miłosierdzia. To miłosierdzie w tym wydaniu takim międzyludzkim, w wydaniu horyzontalnym, człowiek-człowiek, i to miłosierdzie w wydaniu wertykalnym, czyli ja jako człowiek i Bóg. Bóg obdarza mnie miłosierdziem, Bóg daje mi właśnie to miłosierdzie, którego na co dzień od święta bardzo potrzebuję. My nie wyobrażamy sobie naszego życia bez miłosierdzia, tej miłości przebaczającej, tej miłości miłosiernej. Ona musi być, ona musi być. My prosimy o to Boga, modlimy się w modlitwie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zobaczmy, zwracamy się do Boga, żeby On nam przebaczył, jako ten Bóg miłosierny, ale pod warunkiem, że my przebaczamy sobie wzajemnie, bo jeżeli ja mam coś przeciwko bratu czy przeciwko siostrze i idę do Boga bezpośrednio, proszę Państwa, nie mogę iść. Muszę najpierw uporządkować sprawy międzyludzkie między sobą, a moim bratem, a moją siostrą, dopiero właśnie wtedy mogę zwrócić się do Boga. Miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. To właśnie dzisiaj w ten sposób wołamy do Jezusa miłosierdzie. Właśnie tymi słowami, trzema słowami, które widzimy na obrazie: Jezu, ufam Tobie, Jezusa miłosiernego, Jezu, ufam Tobie. Proszę Państwa, powtórzmy te słowa, powtórzmy z nadzieją, że właśnie to nasze ufanie Jemu jest nie tylko teorią, jest nie tylko czymś takim technicznym, ale że jest rzeczywistością. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. To właśnie dzisiejsza niedziela, która też rozpoczyna tydzień miłosierdzia. Zobaczmy, przez cały tydzień, który rozpoczynamy, będziemy okazywać właśnie to miłosierdzie, którego potrzebują nasi bliscy. A może my tego miłosierdzia potrzebujemy, bo to działa w obie strony. Dlatego niech ten tydzień miłosierdzia będzie takim czasem, który pozwoli nam na to, byśmy zrobili taki remanent, taki rachunek sumienia, jak to jest właśnie z tym miłosierdziem, które mamy okazywać innym, i jak to jest z tym miłosierdziem, na które oczekujemy od innych. Poza tym, drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela jest też świętem Caritasu, dlatego też wszyscy, którzy angażują się w tego rodzaju akcję Caritas, którzy są wolontariuszami, którzy w sposób taki, że tak powiem, bezinteresowny pomagają, współpracują, którzy zbierają różnego rodzaju datki, żeby pomóc tym będącym w potrzebie, ludziom chorym czy ludziom biednym. Dlatego też właśnie ta dzisiejsza niedziela niech będzie też okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, jacym jesteśmy, czym potrafimy angażować się społecznie, bezinteresownie, nie patrząc, co ja z tego będę miał, czy ja co z tego ja będę miał. Owszem, my tacy jesteśmy, tacy bardzo komercyjni, bardzo ekonomiczni, ale spróbujmy być tacy bezinteresowni. Czy ja właśnie mogę coś zrobić, nie oglądając się, co ja będę z tego miał? Niech, jak powiada Pismo Święte, niech nie wie prawica, co czyni lewica. Módlmy się za wszystkich członków Caritasu i życzymy im, składamy najlepsze właśnie te życzenia, które one są im tak bardzo potrzebne. Poza tym też w tym tygodniu będzie, proszę Państwa, święto Zwiastowania Pańskiego. To święto jest przeniesione z 25 marca, bo jak wiemy, 25 marca wypadł w Wielkim Tygodniu, a Wielki Tydzień wyparł właśnie to święto, czy tę uroczystość będziemy obchodzili w tym tygodniu, będziemy obchodzili jako właśnie
tego rodzaju uroczystość, która na pewno też przybliży nam tego rodzaju wydarzenie, któremu na imię Zwiastowanie Pańskie. Kochani, od dzisiaj za tydzień będziemy mieli też bardzo ważną niedzielę. Będzie to niedziela biblijna, a więc święto Pisma Świętego. O tym w następną niedzielę, a dzisiaj, proszę Państwa, zechciejmy wysłuchać fragmentu Ewangelii, który jest przeznaczony na dzisiejszą niedzielę. Jest to Ewangelia według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A co powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego, którym grzech odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale jeden z 12, Tomasz zwany Didymos, nie był razem z nimi, gdy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. On rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, gdy uczniowie byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć były drzwi zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją w mój bok i nie bądź niewiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kochani, no właśnie, jesteśmy też w tak zwanym okresie Chrystofanii, kiedy to Chrystus po zmartwychwstaniu ukazuje się najpierw niewiastom, apostołom. Jak przed chwilą słyszeliśmy z fragmentu Ewangelii, ukazał się Tomaszowi, świętemu Tomaszowi, na jego życzenie. To właśnie on powiedział, że nie uwierzę w niego, jeżeli nie zobaczę go na własne oczy, jeżeli nie włożę tego palucha w jego bok przebity, jeżeli nie dotknę jego rąk przebitych, czy nóg przebitych, czy boku przebitego. I w tym właśnie czasie, w tym momencie staje Jezus przed nim, mówi: Tomaszu, oto jestem, dotykaj mnie, popatrz na moje przebite ręce, popatrz na mój bok przebity. I potem daje: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kochani, my nie widzieliśmy Chrystusa, wierzymy, dlatego też wierzymy świętemu Tomaszowi, wierzymy tym wszystkim apostołom, wierzymy świętym niewiastom, że oni, widząc Chrystusa, widzieli go w sposób realny, w sposób fizyczny. My widzimy jego oczyma wiary, my widzimy jego w tabernakulum, widzimy jego poprzez słowo, widzimy jego, gdy przystępujemy do Komunii Świętej. Módlmy się o to, byśmy właśnie poprzez to widzenie jego w sposób tak zwany, poprzez wiarę, byśmy byli ludźmi, którzy w ten sposób staną się błogosławionymi. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Należymy, jeszcze raz podkreślam, do nich. Nie widzieliśmy, ale wierzymy. Wierzmy tylko słowem, ale wierzmy przede wszystkim czynem, a więc naszą codziennością, naszym codziennym życiem. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Podkreślam jeszcze raz, tydzień miłosierdzia. Zostańcie z Bogiem.